dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Dicey Dungeons. No i cóż, dzisiaj zgodnie z tym, co było mówione ostatnio, powracamy do robota i wykonujemy nim w sumie wyzwanie numer 2. Błędy kompresji. Wyzwanie, które zapowiada się dosyć ciekawie, ale jest, szczerze mówiąc, najbardziej to tylko po prostu czymś, co w sumie irytuje. Nic fajnego, nic przyjemnego, czysta irytacja. Więc, czas na więcej kostek. Niestety jest mały problem z pewnych bardzo skomplikowanych powodów, w które nie będziemy teraz wnikać. W tym rozdziale nie możesz mieć dwóch kostek o takiej samej wartości. No właśnie. I to tyle. Nie tłumaczą, nie ma powodu konkretnego, po prostu jeśli trafimy do gry, samą wartość znika. A teraz cóż, powitajmy jeszcze raz robota, który marzy o życiu bez spania. Na co poświęcił dodatkowo 8 godzin dziennie? Na rozmyśleniach i desperackich próbach samodoskonalenia? Okej. I tak, walczymy z kosmicznym żołnierzem, robobotem i mamy tutaj dmuchawkę i miotacz plazmy. Dokładnie tak samo jak to było za każdym razem, z taką różnicą, że właśnie no... Mamy taki wredny efekt. Więc proszę, rzucamy. I tak, jeśli teraz tego nie użyję, to ta kostka zniknie, więc rzucam. I co ciekawe, i tak bym tego nie mógł użyć, więc jest dobrze, że tak to rzuciłem. No wybaczcie, ten kaszel, tak? Jakieś chorobsko zaczyna mnie brać po prostu i tyle chyba. Ale dobra, mniejsza o to. No, więc widzicie, tak to wygląda. Rzucamy kostką, widzimy co i jak, no. Większość czasu to będzie dosłownie typowy robocik, bez żadnych, ale... Oczywiście, dopóki nie zaczniemy trafiać kilka razy pod rząd tego samego, to będzie trochę gorzej. Ale dobra, czwóreczka to tak, jedyneczka to... tak, trójeczka tak. I czwóreczka, która error robi. Więc cóż, no. Nic wielkiego. Dobra, wybaczcie to cięcie, tak, ważna sprawa była i wracamy. Dmuchawka, jedynka, piękna sytuacja, dwójka, dmuchawka, jedynka, dmuchawka i szóstka, no niestety. Ale tak, jak widzicie, dosłownie nie różni się to niczym od zwykłego robota. To jest główną część rozgrywki, bo jednak, jak już zdarza się właśnie coś tego typu, że nie wykorzystam kostki, a trafię dwa razy pod rząd taką samą, to wtedy już jest trochę gorzej. I cztery obrażenia. Zaryzykujemy. Nie, kliknę autorzuta. Gdybym go nie kliknął, to pewnie by padł. A tak, to przynajmniej mamy szansę na to, że właśnie się uda. Dajść dalej. Póki co, jej sukces, dodatkowe CPU. Możemy, wiecie, rzucać normalnie, większą ilością. Są większe wartości, są jeszcze akceptowane i tak. Powiedzmy, że zaczniemy od kałamarniczki. Zawsze nowe wyposażenie się przyda. Jest tak, jeden. Cześć, dobra. Tak, tak. I cztery, no, idealnie. Idealnie, nie, to się akurat udało. Jeden, sześć, no. Najgorzej. Najgorzej. Tutaj było, nie ukrywam, sporo szans na to, że wiecie, myśmy stracili wszystkie kostki, a jednak na farcie się udało. I dobra. Nie wiem, co to była za wartość, ale większa niż dwa, więc jej, sukces. I okej, okay, teraz co my tu mamy? Chęć na ramię. Fajna sprawa. Teraz tak, sterogłowy albo czarodziej. Sterogłowy. Czarodziej, ja wolę, wiecie, atakować jakby miał pełne życie. Bo jest groźniejszy od sterogłowego zdecydowanie. A teraz mniejsza. Z tym tak, piątka na miotacz, szóstka na to. Się strzał i... Mechaniczne ramy. Tylko trzy obrażenia, no ale nadal to lepsze niż dwa z... No z tego, z dmuchawki.
Okej, czwórka. Ładne, ładne. Tak, dwójka tutaj. Zaryzykuję. No, i właśnie o tym mówię. Cztery. Jak będzie zadam, czyli cztery. I pięć, tutaj błąd. No niestety. A nasz kolega ma 5-1, więc teraz za jeden nas zaatakuje. Piątka nadal bezużyteczna. Muchawka pogorszona, na całe szczęście nawet nie będziemy jej potrzebować aż tak bardzo. No niestety, ja jeszcze przeżyję jedną rundę, bijąc nas za 6. Nie, żeby to miało być wielkie znaczenie, patrząc na to, ile mamy teraz, no, leczenia i innych rzeczy po tej walce, ale no. I mnie toczą plazmy, dokończymy robotę. Dziękuję bardzo. Wygrane. Więc jest okej. Okay. Dobrze, i teraz tak, ultimo. Zadaję obrażenia podwójne przy jackpocie, albo zadaję obrażenia niewrażliwość na błędy. Które jest lepsze? Szczerze, długi miecz jest bezpieczniejszy. Patrząc na sytuację, wolę mieć właśnie takie bezpieczniejsze rzeczy. No dobra, i co jeszcze? Do tego wezmę małą tarczkę. Zawsze jakieś źródło ochrony. A jak wiadomo, ochrona będzie potrzebna, patrząc na to, jaką mamy tutaj utrudnienie. Tak, dobra. Zadam 6 obrażeń, bo czemu nie? Jedynka. Jedynką niestety za dużo nie zrobię, więc powiedzmy, że poleci na dmuchawkę. No i 6 niestety. A mogłem dać na coś innego tą jedynkę. No trudno. Okej, trucizna. Przynajmniej wiem, że to, że zrezygnowałem z tarczki, nie było niczym bardzo złym. Okej, dwójka. I kolejna trójka, trójka już pójdzie tutaj, tak. I kolejna trójka. Jeśli strzał niech będzie. Ta trójka leci tu. Dwójeczka leci tu. No i w następnej rundzie mamy szansę sporą już przezwyciężyć tego dziada. No i dobra. Co nam wyłączy? A, nic groźnego, więc tak. Stawiamy. Czwórka tutaj, dobra. Niech pójdzie tak, tak, i teraz dwa. Tu, trzy, tu. No i dziękuję bardzo, wygraliśmy. Nie było to jakoś szczególnie trudne. Chociaż, no, nadal uważam, że było to ryzykowne, bo wiecie, jeśli Czardziej miałby lepsze rzuty, to byłby już po nas. A teraz okej. Okay. Co my tu mamy? Naśladowcę, Yetiego i Dryadę. Mówiąc szczerze, naśladowca i Yeti są naprawdę wkurzający Yeti, dlatego że można same jedynki generować, a naśladowca to... No naśladowca, będzie miał dokładnie takie wyposażenie jak my. Więc tak. Będzie to irytujące. Ale... Nic na to nie poradzę, więc trzeba po prostu się z tym liczyć. Teraz tak, autorzut dwójeczka ładna. Dobra, szczęśliwy strzał, mechaniczne ramię. I tak, dużo mi to zabrało. Jedyneczki, więc już wiem, że pierwszą kostkę muszę użyć, bo mi zniknie. A to kolejna, to w sumie to nie ma znaczenia i tak. Okej, piątka, to już łatwo fajnie wykorzystam i kolejna piątka. No dobra, no dobra. I teraz dostanę za 3. I tylko jedna jedynka gwarantowana. Trochę to lepiej. I tak, dwie jedynki. No dobra, 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 co by tu z tym zrobić? Dobra, powiedzmy, że zrobię tak i... Tak. No jak nazwać po prostu, jak nazwać? Ale no rzeczywiście, no, dostaliśmy tą dwójkę, która dała nam ramię, które nas, no można powiedzieć, uratowało. Co ty w ogóle robisz? Te lochy kiedyś były fajne. Dobra. I tak, nie czekamy, idziemy na naśladowcę. I proszę, piękny gościu z lusterkiem, kopiuje nasze wyposażenie. Taką różnicę muszę rzucać normalnie kostką. Nie jest zależne od losowania i innych takich... Zaryzykuję. No niestety, ale okej. I tak zdaliśmy 10 obrażeń, więc nie jest aż tak źle.
jakoś sobie poradzimy. Dobra. Okej. Jedynka, no oczywiście, znaczy... Szóstka. Nawet nie będę czekał, rzucamy szóstką tutaj. Tą jedynkę wykorzystam w tym miejscu. No, kolejna jedynka, no po prostu super. Ej, chyba powinienem autorzuta zrobić. Ja zdecydowanie. Zdecydowanie autorzut byłby lepszym wyborem. No cóż. Dobra, teraz nam tylko. Naprawdę? Nie, to są jakieś żarty. Autorzut był fatalny. Tak prawdziwie fatalny. Widzieliście, ile powtórek mi dał? Jeszcze się okaże, że przegram z tym naśladowcą. No oczywiście jedynka, bo jakby inaczej czwórka. Czwórką tutaj. Trójką tam, bo i tak nic od tego nie zrobię. I czwórka tutaj. O jeden za mało po prostu, żeby z nim wygrać. I teraz... No oczywiście. No. I tak zginęłem, ale to było głupie zagranie. Nie wiem, po co to zmniejszył. No tak, ale oczywiście. Oczywiście musiało się stać. Oczywiście, więc tak. Jeszcze raz spróbujemy. I może tym razem będzie lepiej. Najpierw 0, potem 1. Co nam powstaje? Zagłada niekończąca się rozpacz. Okej. Kosmiczny żołnierz, gorący łeb. Standardzik. Dobra. O, szóstka. Najgorzej. Dobra, tutaj to nie ma znaczenia. Okej. Działo się, ładuje. Na szczęście jeszcze daleko do odpalenia. Jakoś to będzie. Czekamy i szóstka. Dobra. I... jeszcze nie wystrzeli na szczęście, więc tak. Cokolwiek nam się trafi, to powinniśmy jakoś to ubrać. No, nawet tutaj tego użyję jej. Już sukces. Dobra. Jest dobrze. I tutaj co mamy? Oszustwo, dobra. Oszustwo akurat przydatna sprawa. Chociaż nie ukrywam. Ja preferowałbym coś, co zadaje obrażenia bardziej niż coś takiego. Ale no. Jeszcze zobaczymy. Taki jedynka. No nawet zrobimy tak jedynką pięknie sobie. Kureczka idzie tutaj i... Błąd, oczywiście. Oczywiście, że błąd. Kureczka nawet nie czekamy, idzie tutaj. Kureczka nawet nie czekamy, idzie tutaj. Jedynka tutaj. I w ten oto sposób... Prawie wygraliśmy. Dobra. Jest okej. Pierwsze piętro za nami. Wygrane, oczywiście, CPU. Wszystko niezmiennie. I teraz tak, driada, alchemiczka i pirat. Zacznę od driady. Chociaż nie ukrywam, prawdopodobnie będzie kiepsko. Przez to, że mam alchemiczkę. A nie ukrywając alchemiczkę, no wiecie jak działa alchemiczka raczej. Więc no nie będę was pomógł. Ale po prostu no. Alchemiczka ma swoją piękną przemianę w niedźwiedzia. Żadną bezproblemowo można powalić. Już nie będziemy mieli farta w kościach. Więc tak. Może być kiepsko. A jeszcze z driadą sobie nie radzimy, to tym bardziej będzie źle. Ej, no cóż. Nie zawsze musi się udawać. No i jak nazwać wszystko w takim momencie? A, ale teraz dwójeczka taka ładna. Dobra. Bijemy, zabijemy. Oczywiście. Nie, to... Nawet nie ma co mówić więcej. To jest po prostu... porażka.
Dobra, regeneracja 3 punktów. Może nas jeszcze ocali, chociaż... Nie. Nie ocali. Nie ocali. Driada nas po prostu pokonała bezproblemowo. Nie wierzę. Nie wierzę po prostu. Jeszcze raz. Za szybko się skończyło, żeby to... Żeby to po prostu już przerywać. Więc jeszcze, no, jedno podejście. Zobaczymy. I teraz tak. Wilczek i śluzek. Wilczek. Dobra. Wzrok odporność na truciznę oczywiście. Tak, tak, tak. Trójeczka. A, rzućmy tutaj. Czwórka, tak. Piątka. Error. Dobra. 1, 4, 4. Furia. No i w następnej tu, żeby nam podwójne obrażenie. A, to wrzucę w ten sposób. To nie będzie tutaj nawet. To... Okej, 8 obrażeń. Mogło być gorzej. Jeszcze żyjemy. To się liczy. No. I walka wygrana. Po raz kolejny. Okej. Oszustwo. Dobrze, dobrze. Fajna rzecz. I tak, śluzak. Też odporny na topiznę. Jedynka to na oszustwo. Szóstka to tutaj. No i trójka. Jak na złość trójka. Jedna rzecz, która... Dobra, nie wiem nawet co chciałem powiedzieć, ale jak na złość po prostu trójka. Szóstka teraz. Nie wygląda to dobrze, powiem szczerze. Okej. No nie mówcie, że... Nie. Jeden HP. Dobra, jeden HP mamy. Może się uda. Udało się na jeden HP. Udało się na jeden HP. No, po prostu tutaj los nam sprzyjał. Dobra. Dobra. I teraz tak znowu driada, lepko ręki i pirat. No zaczynam od pirata. Bo tutaj ma znowu pilnie skrzynki. I tak, piąteczka, idealny start. Czwóreczka prawie idealna tam i dwójeczka, więc super, tak, tak. I lecimy dalej. I okej, dwie czwórki, niedobrze. 8 obrażeń, dobra, szósteczka to tak. Czwóreczka tak. Jedyneczka, pięknie. Tak, to by mogło być w każdej rundzie i... No, prawdopodobnie pokonamy go bez problemu już na ten moment. No, pokonany. Proszę tylko, że teraz będziemy mieli 12 punktów zdrowia na driadę. Chęć na ramię, no dobra. Teraz tak. Życzcie szczęścia, bo z tą driadą to może być różnie. Okej, dobra. 4 drużyny, to jeszcze nie jest tak źle. Leczka to ładnie tutaj leci, dwójkę. Zostaw sobie na później, czwórka ładna, super. Dobra, tak, tak. Okej. I co? Dobra, jeszcze mam jeden punkt. Jeden punkt życia. Czyżby znowu było 1 HP? Tak, znowu na 1 HP przeżyliśmy. No, tutaj to akurat jest... Wartownie, muszę przyznać. Ale dobra, długi miecz oczywiście biorę. Teraz tak, sklepik co oferuję? Pole siłowe. Mech. Okej, okay. Miotacz promieni. Czasem wezmę tego miotacza promieni. Tym swoim, że to jest minimum 3, to zawsze lepiej będzie póki co wychodziło niż dmuchawka. Czasem może ulepszymy, to wtedy będzie już ona znowu wydajniejsza, jeśli się nie mylę. Ale tak, póki co zawsze, jeśli będziemy mieli jakąkolwiek rzecz, która nie jest aż taka nam potrzebna, jeśli chodzi o wartość, to będzie można tam ładnie rzucić. I tak, piątka. Trójka, trójka, trójka. No i widzicie, to jest tak ładnie namiotacz. Ej,
Ja, co ja żebym zrobił? Czemu nie pomyślałem? Przecież tą szóstkę mogłem ładnie w miecza rzucić, ale nie, oczywiście musiałbym zlamić. Okej, czwórka. Dwójka tutaj i czwórka w miecza. I gdybym to zrobił, to już byśmy go pokonali. A tak, to miał szansę uciec. Ale już dobra, nie miał szansy, bo to jeszcze za mało, ale no, wiecie, o co mi chodziło. Tak czy siak, no. Udało się, hura. Kolejna walka za nami. I w sumie nie mam co tu kupić. Idziemy niżej. I tak, stereo, głowy, kaktus, złota rączka. Zaczniemy od kaktusa. Wiemy, że tam jest przedmiot, ale... Kaktus da nam kowadło. Powiedzmy sobie szczerze, mamy wystarczająco dużo dobrych rzeczy, żeby to ulepszyć. I teraz tak, zrobimy to w ten sposób, to tutaj przeczekamy, piątka ładnie. Dobrze. Tak. Okej. I teraz dawaj kaktusie. No niestety dwie nieparzyste. Ale na szczęście jedna parzysta. I to dosyć niska parzysta, więc tak. Dwójeczka. Oszustwo, dwójeczka. Czekamy na ramię. Jedyneczka. Zawsze lepsze to już nic. Tutaj wystarczą mi cztery obrażenia, więc rzucamy. Wow, idealnie czwórka. Okej. Jest dobrze i to nawet bardzo. Okej. Czwórka tutaj i dziękuję bardzo. Kaktus pokonany. Bez problemów, więc tak. Idziemy do kowadła. I teraz tak, tutaj mamy 4. Tutaj dowolna kostka, więc nie. Tutaj o 2 to będzie super. Lub mieć mam plus 2, tutaj 4 obrażenia. To zrobię, to nadal miotacz powinien być lepszy. Ale zacząłbym tego od oszustwa. Pozwoli to jeszcze łatwiej łowić jackpoty, a wiecie. Jackpoty mają tutaj potężną moc, która może nas uratować. Okej. I teraz tak, dwójka. Poczekam. Piąteczka. Idealnie, ładnie. Trójeczka. Tak. I w ten sposób oszustwem robimy tak. Okej, dobra, dawaj to dalej. I tak, jedyneczka to pięknie w ten sposób, trójeczka. Można tutaj, dwójka. Poczekaj jeszcze trochę, dobra, trójka, tak. Dziękuję, wygraliśmy. Bezproblemowo. Dobrze, więcej CPU, więcej rzeczy i w ogóle łopatka. Czy jest do czegoś potrzebna? Nie szczególnie. Więc zobaczmy sklepa. Okej, nie. Nic tu nie jest potrzebne. Więc tak, rzucamy trójeczkę. Trójeczką powiedzmy, że zaczniemy od tego. Standardowo, piątka tutaj, tak. I czwórka bardzo ładnie idzie na to w sumie, bo to nie ma znaczenia, gdzie pójdzie, więc tak. Wiecie co, dzięki temu oszustwu to my będziemy mieli chyba dosyć często te jackpoty. Bo trafić w 3 od granicy głównej jest dużo łatwiej niż trafić idealnie w granicy. Okej. Trójeczka na oszustwo. Kolejna trójeczka. Powiedzmy, że tutaj. I szóstka. No trochę smutne, że akurat tak to wyszło, ale no. W takim wypadku tutaj. Dobra. To była najlepsza opcja, mówiąc szczerze. No i niestety znowu szóstka mu wychodzi. I jeszcze idealnie na dmuchawę, no bez przesady. Naprawdę bez przesady. Dobra, piątka. I szóstka, którą wrzucimy tutaj. Dobra. GG, easy. Po prostu ta walka. Ale okej, żeby nie narzekać i nie przemądrzać się, bierzemy jabłka. No i szykujmy się powoli na inne problemy, które tu mogą się pojawić. Okej, zacznijmy od słoika w takim wypadku, który będzie mocno truł i w sumie chyba nic więcej poza truciznami nie robi. Ale jest i tak niebezpieczny i zacznijmy od autorzutu, o którym ciągle zapominam. No dobra. Więc tak, tutaj mamy piątkę, to oczywista decyzja, trójka, to oczywista decyzja, dwójka tutaj, to tutaj, no i jest dobrze.
Bardzo nawet bym powiedział dobrze. Więc tak, dostajemy trochę trucizny. I okej. Ja się w miarę szybko to wyeliminujemy, to nie powinno być jakichś wielkich problemów. A póki co, okej, jedynka to oszustwo, dwójka to poczeka, czwórka idzie tutaj. Okej, jedynka kolejna to... Jedynkę możemy wrzucić do tym chawki. A niestety dwójka i kolejna jedynka. Dobra, to tutaj i dziękuję bardzo. Słoik pokonany. Niegroźny się okazał, ale i tak mogło być różnie. I teraz najgorsze, co może być? Dibałwan, kolejna postać, która będzie nam mrozić kostki. Co, przypominam, jest niezwykle groźne przez to, że po prostu u nas powtórzone wartości znikają. No tak jak tu teraz. Okej, i teraz proszę jakąś nieparzystą. No, miało być innego typu nieparzysta, ale to i tak się udało. Więc dzięki, kostko. Idealnie pomogłaś wszystkim. I dobra, zobaczymy, co tutaj wyjdzie. O, niedobrze. Dużo mrożenia. Okej. I teraz tak. Jedyneczka pierwsza idzie na oszustwo. Oczywiście. Tak. Drugą jedynkę bym posłał w sumie. Na dmuchawkę, to też na dmuchawkę, szóstka w mieczyk. O, i trójeczka idealnie, na szczęście strzał. No, jest super. Jest po prostu super. Nic dodać, nic ująć. No dobra. Okej. Mamy kolejnego autorzuta, więc... W sumie byłem głupi, zapomniałem, że będą trzy jedynki. Ale cóż, trudno się mówi. Trochę tutaj zlamiłem, ale nadal z tym autorzutem się udało. Przyjaciele wołają na mnie mrozek. Ty chyba nie jesteś przyjacielem. Ale może będziesz? A, fajnie by było, bałwanalne niestety. Jesteśmy wrogami, którzy muszą ze sobą walczyć w tych lochach. Nieskończoność. Mnóstwo na upadkę plus. Nic z tego. A, dobra. Żyjmy jabłko. Jakoś to i tak będzie już ostatnie starcie na tym piętrze. Tam będzie level up. I okej. Trójeczka. Zacznijmy od oszustwa. Wiem, że jedynka byłaby na to lepsza, ale no. Okej, kolejna trójka. No i niech pójdzie. I szóstka, jaka ładna, tak, tak. Wiecie co następne, co to chyba ulepsza sobie ramię mechaniczne, żeby też jedynkami i innymi wartościami można było je aktywować. A póki co, no niestety blokada na jedną kostkę. Na czwórkę. Okej, trójka. Kostka. Nie jest tak źle. Naprawdę nie jest tak źle. Okej. Kolejna szóstka, dobra, jedynka, więc to jest idealnie. Kolejna jedynka. Nie, niech będzie to jedno obrażenie, bo czemu by nie. Ej, szóstka, niestety za dużo, chyba tam o jeden. Tym razem. No niestety. I padliśmy. No nie wierzę, to tak dobrze szło już tym razem. No cóż. Nie udało się. Ale tak, żeby to nie było. Możliwe, że to jest przez moje rozproszenie czy coś. Następnym razem będzie lepiej pewnie, ale póki co tyle. Przegraliśmy. Następny odcinek z powrotem wynalazca. A póki co dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, no i trzymajcie się. Hej, hej.